Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Beka i znajdujemy się ponownie w gwincie. Ranga trzecia, punktów tam 700 coś, nadal chyba nie 800, znaczy no poniżej chyba 800 mamy. 95 zł, 19 beczek, tak więc zbliżamy się powoli, bardzo małymi kraczkami do połowy, że tak powiem. No jeszcze troszkę nam brakuje, widzę, że nasza przeklęta talia jest tutaj wyrzucana jak zawsze. Z rozgrywki, w sumie z kolejki. Okej, okay, Redin, ciekawie. Chcesz pokoju? Na czym gra. To o niego walcz. No i co jest? Co my tu mamy? Średnio bym powiedział. W sensie, brakuje mi jednak jakiejś piechoty. Okej, okay, jeden brzask mogę sobie wymienić. Jest piechota, jest rembarz, jest drugi rembarz, jest weska, jest Geralt. Jest zwierciadło, jest uzdrowienie. Plus jest jeszcze ruch dowódcy, czyli, że tak powiem, jakby dla Gromu coś. W sensie, Grom, ale trochę lepszy, o. Okej, więc niech wejdą... Niech wejdzie Wes. Wes zawsze wchodzi na początku, bo im jest tak silnie szkoda, a... A ona może nam wszystko pomóc potem. Okej, gość sobie wyrzuca to. Nie mamy wieży, więc niech wejdzie sobie Geralt. Nienawidzę z miejsca. Z niej wyjdzie sobie komandos dzięki temu. Chcę się na razie trzymać z daleka od wyrzucenia piechoty. Bo się bardzo boję, że on ma rozdarcie. Ciekawe co gościu zrobi. Jestem naprawdę ciekaw na czym on gra, bo w tym momencie wyrzucił sobie jeźdźców, czyli albo będzie miał na pierwszą linię na mróz wszystko. Ale za to mam wtedy czyste niebo, żeby sobie to odbić, albo będzie miał jakąś dziwną talię znowu na pochłanianiu, tylko że się z tym nie ujawnił. Miejmy to za sobą. Okej. Okay. Mądrze. Dobra, w takim razie piechota niech wejdzie. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny jak jej wilk. Myślę, żeby wyrzucić jednego zwiadowcę teraz, a drugiego zwiadowcę wyrzucić sobie na medyka potem, w drugiej rundzie, wiecie? W sensie w tej rundzie już spróbuję tutaj podbić co się da samą piechotą i komandosami. Oho, bardzo ładnie. Mądrze, mądrze. Czy tym wygram? Raczej tak średnio bym powiedział. Więc niech wejdzie. Niech wejdzie medyk, bo zwierciadła na razie nie użyje niestety. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny jak jej wilk. Sprawię jeszcze wyrzucić drugiego medyka, bo on chociaż kurczę nam by się nie przydał. Drugi medyk. Nie, myślę, że przy tym co będzie potem z weską, to nie będzie nam potrzebne mimo wszystko. Więc na spokojnie myślę, że możemy grać tego drugiego medyka. Tu dodatkowo nam i tak wyjdzie piechota na 100%, nie? Tak, bo będzie te dwie piechoty, dwie karty piechoty. Okej, rozdarcie jeszcze raz. Fajnie, czy jestem w dupie? Mega mądrze zrobił. Nie mogę się doczekać bitwy! To są kurwa w dupie, nie wiem co. W sumie mógłbym spasować teoretycznie. 31 punktów, tak? 5, 7, dużo. Za dużo, żebym się wyrzucał z kart. Pas. Kto zaczynał? Ja zaczynałem, nie? To chyba on zaczyna teraz. Golem mu zostanie, więc spoko. Mi to nie przeszkadza, ja i tak na pierwszą linię już teraz nie będę miał zbyt wiele, no właśnie. O, ale będziemy mieli... O, właśnie, będziemy mieli spoko boostowaną wieżę dzięki temu teraz. Dzięki tym gościom. Tym elitańskim redańczykom. Eredin, spoko. Niech wejdzie najpierw wieża. Jeśli mam ją ściągnąć, to mi ją ściągnie, jeśli nie, to nie. Tak, spoko. Elita. Za mną. Graczek. Zwiadowca przyzywa. Mówiłem ci, barani ubie. Elitę. Następnie idzie róg. Ja sobie przyzywam trzeciego elitę. Po czym zamieniam sobie czarnym zwierciadłem z nim. Mam nadzieję, że mi tak wyjdzie. Tak, dokładnie. On jeszcze ma ten. Mega spoko.
Dobra, w takim razie... Nie, nie, nie tak, absolutnie, tylko najpierw tak. Okej. Okay. Teraz muszę już użyć czarnego zwierciadła. Oho, cholera. Dobrze, okej, okay, w takim razie nie wejdzie wieża. Nic nie mamy. Tak, nie wejdzie wieża, będzie lepiej, bo punktami, prawda? Co na ten jeden punkt tutaj. I to jest najważniejsze, bo chcę... Cholera jasna. Okej, okay, dwójki on ma, czyli jestem w dupie. Nobilitacja w takim razie musi iść. Tak, musi iść. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Będzie miał pewnie bombę dwimertową czy coś. Mi ją zniszczy 13. Nie wiem, w razie czego mam Geralta, więc 14 na plus, więc wygrałem tą rundę. Znaczy na 99%. Znaczy no może nie na 90%, ale na 70% wydaje mi się, że wygrałem. Nie wydaje mi się, żeby mu się opłacało po prostu tą bombę wyrzucać. No, Grom poszedł na nich, spoko. Komu wszedł ostatnim? Glaki, nie? Nie, temu wszedł, z 11, okej. Okay. Jakbym mu teraz to zamienił? Ej, to byłby plan. Bo wtedy by mu to zeszło potem w kolejnej rundzie, tak? Czy... Nie, nie, ja mam 18, absolutnie nie. Absolutnie, absolutnie, nie, 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 pomyliło mi się tutaj troszkę. Okej, okay. Geralt wchodzi, no nic nie mogę innego zrobić. Myślę, że spasuje, no tak samo ja zrobię. Mam nadzieję, że na jakąś słabą kartę, ale już chyba nie mam za bardzo. Co mam jeszcze? Jednego zjadowcę, jednego medyka. Jeśli chodzi o takie słabe karty. Komandosa mam jakiegoś. Okej, okay, gości ma 11, więc raczej moja karta będzie słabsza. Jest i zwiadowca, super. Spoko, mogę zacząć. Przecież nic nie ma. Może trzeba pamiętać, że będę z 11, on będzie z 2, więc musi z tych 3 kart zrobić tak naprawdę tylko 9 i to mu wystarczy. No super, jeszcze stworzę efekt mgły, czy... Tak, mgły. No jeszcze się zamienił z nim. Elo? No cóż, nie wyszło, niestety. Zdarza się. Myślę, że nie najgorzej. Nie, mieliśmy jednak ponad 800 punktów. Wydawało mi się, że mam mniej. Okej, okay, oczywiście kupujemy 20 beczkę, czyli, że tak powiem, już 2/5 za nami, 40 drogi. Tak, kup. Okay. Najlepsze karty, bo jesteś tego warty. To chyba dodali jakoś niedawno, bo nie wydaje mi się, żeby on to mówił do tej pory. W sensie ten troll w sklepie. Przekręt Tatalia Lipkiego oczywiście zaczyna. Znowu mamy 0 golda, 400 kawałków kart, czyli fragmentów kart, czyli już połowę do pierwszej złotej karty, której będziemy potrzebowali. I 20 beczek, czyli 40. Prawda? 40% już mamy osiągnięte naszego celu. Dosyć gadania! Bierzemy się do roboty! Druga ranga, poziom 11. Hugendra. Żołnierze! Do ataku! Przem Hog. Hog czy Hug on się czytał? Nie pamiętam, przepraszam was najmocniej. Nie pamiętam takich rzeczy czasem. Okej, okay, komandosi oczywiście mi są absolutnie niepotrzebni. Weska mi doszła, więc spoko. Ale zamiast innego gromu potrzebuję piechoty. Niestety nic. Mam posiłki, tak? Czyli tak, mam posiłki. Przydałoby się. Cholera, mam też uzdrowienie, a nie mam żadnej złotej karty. Dobra, weska wejdzie. Wejdzie potem ciężka jazda i tak. Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. A następnie spróbuję sobie posiłkami dorzucić dodatkowych tych. Zresztą kurczę, no, ze średnią łapą naprawdę wyszedłem, bo ma strasznie dużo efektów, a strasznie mało kart, na których mogę to użyć. W ogóle uzdrowienie mi jest teraz niepotrzebne absolutnie. Wychyt! On sobie wyrzuca, dorzuca stali, czy jak? Czy z wierzchu wybiera jedną? Tutaj widzę 5 kart, bo nie będą... Nie, o, stali, tak? A nie, w twojej ręce, okej. Okay. Czy to jest taka pojedyncza tamta karta z Triss? Która była. Wiecie o co chodzi. Nie a, w poprzednim odcinku to było. Jak wyrzucił gościu Radowidem Triskę, która mu wrzuciła plus 4 na wszystkie jego karty w ręce. To jest taka słabsza wersja tego. Co nie oznacza, że jest słaba, prawda? Bo jest mocna. Tym bardziej, jeśli jakaś karta ma wzmocnienie. Tylko, nie wzmocnienie, tylko wytrzymałość. Najmocniej was przepraszam. Okej, okay, wchodzi teraz wieża, tak jak powiedziałem. Dzięki czemu będę miał plus 2 dla wieży, plus komandos za piątkę. Plus 2 dla komandosów w talii. Dla komandosów w sumie. Będzie ich dwóch. Pożoga. Bardzo dobrze to zrobił. Bardzo mądrze. Wyrzuca czyste niebo. W sensie przełom. Semper Fidelis! To jest pytanie, co mi się będzie bardziej opłacało. Trzech tych gości, czy trzy wieża? Trzy wieże, absolutnie.
Ale kurczę, ci goście grają naprawdę dobrze jak na takie niskie wkrótce poziomy, co mnie wkurza. Burza. Bo absolutnie nie mam z nimi szans przez to. Korzystajmy z pogody. No do tego nie ma żadnego niszczenia, co mnie wkurza dodatkowo jeszcze. Okej, okay, potem sobie wierzę. Czyli zapewne zaraz mnie zniszczy. No niestety moja talia nie ma żadnych takich jakichś możliwości obronnych przed tym wszystkim, nie? Ale ciężko wrzucić coś jeszcze do niej po prostu. Ciężko jest ją inaczej zbudować, bo tutaj polega przede wszystkim wszystko na złotych kartach. Złotych, złotych i jeszcze raz złotych. Okej, Od mnie wejdzie. Następnie pójdzie Grom i Rok Dowódcy na tylną linię, po czym nobilitację, jeśli już. No i to uzdrowienie muszę czekać z tym uzdrowieniem, no bo w sumie nic z nim nie zrobię na razie. Ono mi ewentualnie może delikatnie pomóc, tak jak mówiłem, dzisiaj jest dobustowany ten krasnolud z wytrzymałością. To uzdrowienie może mi ewentualnie pomóc, gdybym przegrywał parę punktów, bo te 6 punktów, nie? Bo ono sobie wejdzie i ono po prostu będzie wisiało na nich. Bo raczej mi się już nie przyda potem, no. Jaka jest szansa, że mi dojdzie złota karta, nie? A te 6 punktów to jest 6 punktów. Trzeba ogarnąć ten burdel. To było podwojenie? Nie, plus jeden dla każdego krasnoluda, którego on ma. Dobra, jeszcze raz to samo. Znaczy już drugiej pożogi nie ma, no nie wierzę w to specjalnie. Tylko on sobie zagra tę srebrną kartę. Dosyć gadania! Bierzemy się do roboty! Pułapka. W takim razie tak. Zobaczmy, co zrobi, nie? To jest kurczę najważniejsze. Trzymam ten róg dowódcy, bo nie chcę go jeszcze wyrzucać. On mi się może przydać, gdyby mi doszło coś ciekawego rzeczywiście w przyszłej rundzie, nie? Wiecie, o co chodzi. No, gościu, wyrzucaj się. Czy trwa to i trwa nieskończoność? Okej, okay, spasował, mądrze. Mam nadzieję, że to nie jest... Ja już chyba wiem, co to jest. Żołnierze! Do ataku! I to jest ta karta, która po pasie moim wejdzie mu chyba z 14, nie? Szkoda na przepraszam. Strzał. I dodam punkty. Wiedziałem. Coś mi się to nie spodobało. To było zbyt podejrzane. Kurczę, cieszę się, że to rozgryzę. Tak. O, piękne. Raz za wozem, raz na kozie. Toż to okazja, król złoty. Niech on go jeszcze zboostuje, bo ja chcę na pożogę użyć. A ja w ogóle mam 3 karty różnicy względem niego, nie? To mnie wkurza strasznie. Mega, okej, okay. Hello. On ma 10, 18, ale przez to będzie musiał jeszcze wyrzucić skarb dodatkowo. Musi 8 nadrobić, więc no co prawda nie jest to jakoś specjalnie ciężkie u niego w talii, ale... Jednak musi zrobić. Melitele, aleś ty namolny! Niestety. Wybacz, mój drogi Sheldonie. Będzie miał 3 karty do jednej. Prawdopodobnie przegram. W sensie nie widzę za bardzo szans na wygranie tego. Ok, on zaczyna, nie? Tak, on zaczyna. Zobaczmy, co zrobi. No ja czy ja mam szansę na jakąś mocną kartę, czy średnio? Patrz i ucz się! Okej, okay, ten cerko ostrzy. Nie mogę się doczekać bitwy! Tak myślałem, że on dojdzie. Z jakiegoś powodu przeczuwałem, że jeszcze będą 2 tury właśnie celowo dla niego. No to jestem w dupie już. Już to przegrałem absolutnie. I co, druga zasadzka? To już machakamska, więc no, przegrałem, przepraszam. Zdarza się, prawda? No cóż, trudno. Ale myślę, że gra dobra. Ciekawie zbudowana talia, ale te zasadzki nie wiem, czy są najlepszym pomysłem aktualnie przy aktualnym rozwoju Quinta, w sensie przy aktualnym stanie kart, że tak powiem, wewnątrz samej gry. Mamy 14,5 minuty dopiero, więc no spokojnie sobie jeszcze gramy. Wyrządź mi to robactwo! Chcesz pokoju? To o niego walcz.
Hensard kontra Fortes, albo na odwrót w sumie, Fortes kontra Hensard, jakby nie patrzeć od jego strony. Ciekawie będzie znowu. Lubię grać w sumie przeciwko Królestwom Północy. Dlaczego? Bo je znam najlepiej. Chociaż czasem też mnie potrafią zaskoczyć, wiecie o tym dobrze. Okej, okay. Co mi się bardziej opłaca? Bardziej mi się opłaca wymienić jego, mimo wszystko. Myślę, że była to lepsza decyzja niż wymiana jakiegoś brzasku. Bo niestety tamci goście no, muszą mi podejść z jak się to nazywało? Z posiłkami. Okej, okay, sobie oczywiście przeklikuję, no i przeklikuję tak. Nie wiem, czy tak powinienem mówić w ogóle, czy nie, czy jest w ogóle prawidłowo po polsku. Oczywiście czekamy na jego ruch. Ja sobie tutaj przeklikuję na YouTube, tylko rzeczy dotyczące filmów, tak patrzę co jakiś czas. Tak jak mówiłem, ja tutaj często sobie będę schodził, niestety tą przeglądarkę. Przepraszam, że ta muzyka sobie nie gra. Ale cóż, musicie... Znaczy no, nie musicie. Powinniście to zaakceptować, tak? Jest moje uszy, teraz miliard efektów na nas weszło. Po prostu tego wszystkiego. Okej, okay, dalej. Niech wejdzie. Nie mogę się doczekać bitwy! Nie mam nic innego aktualnie pod to. Następnie musi wejść Odrin, bo on będzie miał dwie rundy. Zaraz biorę moich ludzi. Mhm. Pobóg. Cholera, i moment, ale on tak stale, czy to jest pojedyncze? Nie, dobra, to jest pojedyncze, tylko tak, to jest pojedyncze, bo to jest tak lepszy drop od tym. Okej, okay. Na drugą linię. Spoko, wierza. Ale też widzę, bardzo idzie w złote karty. To jest dobre, bo możliwe, że jestem na niego, że jestem tym samym, co on gra, tylko że on ma troszkę inny sposób. Nie, nawet. Myślę, że to będzie mądrzejszy pomysł, jeśli zrobię tak, bo on pewnie będzie pasował już zaraz. Nie, on sobie co chwila dodaje tym kubkiem. Ja pierdzieję, jakie to jest mocne. To jest zajebiście mocne. Moje odczucie powinno dostać nerfa. Za Kedwen! Kurna, przepraszam. Ostatnio kicham niemiłosiernie po prostu. Okej, okay, nobilitacja jeszcze dla wieży. Spoko. Czyli musiałbym liczyć na czarne zwierciadło. Czy warto drugiego brzasku używać? Myślę, że warto. Gredania! Absolutnie może być. Siedem, 17 punktów, tak? Pamiętać trzeba, że plus 3 jeszcze mu to da, więc... Gość jest plus 3, czyli jest na 60. Potrzebuje ilu punktów? 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12... Myślę, że wystarczy. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Dobra. 60, tak? 63. Pas. Okej. Okay. Okej, okay, wygrałem rundę na szczęście. Wieża mu została i spoko. Wyrzucę tego gościa, bo on nie jest absolutnie potrzebny, a nie gościu się jeszcze wyrzuca z kart. Niezły macie tu bajzel! Zostawiam to już. Nie, chociaż nie. Wieżę jeszcze mogę wyrzucić, bo nie będę i takiej robił na złoto. Znaczy nie mam już nic, co dajdzie mi pod złoto. Natomiast wyrzucę wieżę, w razie żeby gościu... Wyrzucić sobie drugą tą wieżę? Tak, zrób to. Zewrzeć szyki! Pęk. Dobra, elo. Dobrze, uff. Dobra, jeden problem z głowy, powiem tak.
cholera. Dobrze, dobrze pomyślała Natalia. W sensie pod względem tego, że ma te wytrzymałości, o. Kurwa, jeszcze nie najlepiej mi podeszły karty niestety. Okej, niech wejdzie najpierw komandos, bo chcę zobaczyć, co on będzie miał. Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Nie mówcie, że on ma jeszcze jakieś złote karty. To będzie jakaś niesamowita ręka po prostu dla niego na farta. Naprawdę, wow. Kurna, ale mu dobra ręka podeszła. Naprawdę, jestem absolutnie w tym momencie zaszokowany. 4, 8, 12, 24, plus 6, 30. Nie lubię gadać po próżnicy. 30 plus 2, 32, 43 punkty, tak? Dużo liczę? Na 43 będę maksymalnie. Jesteś jednym z nas, czy nie? Ja to już nie mam się. Plus 24, tak? Czyli 43 punkty. Czyli dobrze przeliczyłem. Okej, on masz. Okej, czyli wygrałem, na szczęście. Bardzo ciężkie, ale mega fajnie mu podeszła ręka, muszę to przyznać. Gościu mega fajnie zagrał i jak najbardziej plusik na niego. W sensie, może jest to talia prymitywna, może jest, ale działa, tak? O, już nawet niewiele nam brakuje i będzie 19 poziom. 73 punkty, wow, to ile gości musiał mieć punktów. Nieźle. Nie wiem, jakim celem to wygraliśmy, w sumie bardziej na farsz rzeczywiście. Dobrze, że to rozegrałem tak, a nie inaczej. Nie wrzucałem już na początku tej piechoty, tylko dopiero potem. Zobaczcie, znowu fall test. A to ciekawe. Mega mi się przyjemnie gra z Królestwami Północy na szczęście. Jak powiedziałem, bo lubię grać z czymś, co znam po prostu, tak? Tak dobrze znam, powiedzmy, o. Bo jakby nie patrzeć, Królestwo Północy znam dobrze. Najlepiej ze wszystkich na pewno tutaj możliwych nacji, rodzajów kart. No ewentualnie Krasnoludy i Skojatal, bo ciężko, żeby się nie domyślić, że grając Eitne, będzie to prawdopodobnie karta oparta na boostowaniu pierwszej linii całej w HWK-ami przede wszystkim i medykami. Natomiast granie na krasnoludzie prawdopodobnie będzie opierało się na boostowaniu krasnoludów, tak więc no, z tamtą talią ciężko, znaczy może nie są tak dobrze wszystkich kart, tak? To jest najważniejszy punkt tego wszystkiego. No, mam w ogóle posiłki, które mogłem się przejść, to sobie jedną piechotę najwyżej zostawię. W razie gdyby gościu szybko spasował. A widzę, że wszyscy w ogóle zaczynają tym mieszkać. Polityka mnie nie interesuje. Ciekawie. Okej. Okay. W razie nie wchodzę na złote karty sobie spokojnie. Że mogłem w sumie rzucić jemkę na początek już. No mogłem, żeby obijała jeszcze Shile. Żeby potem mu ewentualnie obiła tych temeski piechurów. Bo raczej, znaczy nie wiem, jakie on ma karty przede wszystkim w deku. A mniejsza to. Na razie nie są może tak dobrze wszystkich kart, ale on to jest mega przewidywalna talia. Tak samo talia potworów. Jest ona zbudowana w sumie z dwóch możliwości. Album klaki, albo pochłanianie, nie? Bo no, raczej ciężko coś innego zbudować, takiego dobrego naprawdę na talii z potworów. Natomiast talia Nilfgaardu pozostawia u mnie wiele różnych mieszanych uczuć, bo ciężko mi powiedzieć, jak ona może być zbudowana. Ona ma sporo wariacji różnych i sporo różnych kart można wsadzić. Naprawdę chyba talia Nilfgaardu, jak i Skellige i... Znaczy nie, no, Skellige też jest dość przewidywalne, ale... Jest cięższe, że tak powiem, do rozegrania, nie? Czekajcie, jak to zagrać? Tak, nie. No muszę się zacząć wyrzucać skarbę w dupie. Chwila. 5. Tak, myk, 2. Chyba nie ciekawie. Dobra, wyrzucę tego gościa. No muszę się wyrzucać z kart. No będę dużo do tyłu, niestety. No jedna karta wystarczy. Dawaj, cokolwiek. Absolutnie cokolwiek. Niezły macie. Może być. Może być, że czego dojdzie mi na lepsza karta. Okej, okay, jeszcze tutaj ich jemka oczywiście obija, tutaj dostaję plus 2. Spoko. Może ta Skellige jest dość przewidywana, ale jeszcze też ma mimo wszystko dużo możliwych opcji. W sensie takich, które mogą zaskoczyć. Natomiast, no tak jak mówię, pozostałe są silne, ale są dość bardzo przewidywalne.
Okej, mamy pożogę, więc spoko. To jest absolutnie plusik, jeśli chodzi o Foltesa. Na Foltesa absolutnie pożoga jest lepszy niż czarny zwierciadło. Dlaczego? Bo on sobie pustuje jedną kartę przede wszystkim i potem ją kopiuje, nie? Gdzieś niekoniecznie, nie zawsze, ale w dużej części. Ja to już nie wiem. Pytanie, co mi da więcej. Czy rzucenie trzech tych, czy nie? Zobaczmy, co mi wejdzie z czystego nieba, z przełomu. Bo na spokojnie mogę tą jedną piechotę grać. W razie rozdarcia mogę ją sobie przyzwać jeszcze raz. Jesteś dwa razy z posiłków, nie? Wiecie. Przecie nic nie mamy! Okej. Piechota czy nie? Nie, lepiej tego gościa wrzucić. Proszę go trochę. Jakby posiłki wrzucić na nich. Ten drugi. Bardzo mądrze. Dobrze zrobiłem, że się nie poddałem. Że się poddałem z tym. Okej, dobra, spasuję sobie, na spokojnie. W następnej rundzie mu zniszczę tego Foltesa, bo na razie mi się nie spieszy. Plus mam nobilitację, mam grom, mam posiłki, mam piechotę. Absolutnie jak najbardziej jestem za takim przebiegiem spraw. Plus nie ma on żadnej na razie wytrzymałości, nic nie wrzucił, więc jestem na spokojnie nastawiony do tego. Okej, 8 do 6, więc jestem 2 do tyłu. Jeszcze wieżyczka doszła, super. Tylko, że niestety to oznacza, że będę chyba bardzo szybko pożogę wyrzucić. To twój zły dzień. Geralt? Więc wychodzi ta. Chociaż nie, może nawet nie tak prędko będę tą pożogę wyrzucać. Natomiast na pewno on będzie musiał mieć jakąś mocną kartę od razu już wyrzucona. Chyba, że nie będzie sobie kupiał. Chyba, że on nie boostuje innej karty. A w tym razie, dlaczego ją stworzy? Dlaczego stworzył w ogóle talię Foltesa? Zobaczcie, to tak głośno myślę, mega, ale... A się zastanawiam, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Naprawdę? Okej, dobra, czy już się nie boję absolutnie o nic. W sumie mogę już używać pożogi w tym momencie, nie? Ta, używam. Nie widzę sensu w robieniu niczego innego. Jak użył Foltesa, to lepiej już mu to spalić. Bo mógł sobie to zrobić na złoto i wtedy byłoby nieciekawie. Aha, znowu to samo, cholera jasna. Ale z drugiej strony, możemy nadal zrobić to samo z wieżami, tylko że to będzie drobny problem, bo mam tylko dwie wieże niestety, no. Plus 8, plus... Aha, pożoga. Super, super gościu robił. To mi da do szóstki, do... przegrana. Dobrze gościu przemyślał. Mądrze, fajnie. Wygrał uczciwie, zdecydowanie. Jak najbardziej plusik dla niego i sporo punktów przegrałem, no ale należało mu się, no. Dobrze przemyślał, rozegrał sprawę. Ok, jeszcze jedna ostatnia gra, bo widzę, że jeszcze mamy 2 minutki, ale myślę, że możemy zagrać. Czemu nie? No skoro teraz mam znowu pasy przegranych, to trzeba byłoby się odrobić. Okej, 10 poziom. Jeśli z nim przegram, to będę spokoju, dupy, naprawdę. To o niego walcz. A to ja mówię, no, talia chyba najbardziej rozbudowana w moim odczuciu, na której można zrobić najwięcej różnych wariacji. Takich, żeby miały sens. Jest to talia Nilfgaardu, która niedawno w sumie weszła, jakby nie patrzeć. Do Gwinta. Okej, to sobie bym wymienił. Okej, trzecie czyste niebo, trzeci brzask. Aczkolwiek mam mało troszkę innych kart. Dobra, może być tak, w ten sposób będzie nawet lepiej. Nie wejdzie wieża na początek. Dopiero Beska. Beskę chciałbym przytrzymać tutaj spokojnie. Zobaczmy na czym gra, bo chcę jeszcze coś zmienić. Niewłaściwą czarodziejką. Spoko. Lepiej od razu się poddaj. Nie wyrzucam Beski, bo tak to by mi obijał więcej w sumie. Znaczy nie, chociaż teraz będzie mi obijał więcej, jak ją wyrzucę. Aby niekoniecznie. Nie ma to jak porządna zamorska grabież na wiosnę. Czyli wskrzeszenia, okej. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kij wilk. Mogę postawić pierwszą linię spokojnie i sobie zostawić te dwie karty na potem. Wyskakuj z koron, achyżo! Do bazowej siły, tak, dokładnie. Okej, czyli będzie sobie wskrzeszał jednostki. Nie lubię gadać po próżnicy. Niech nas bogowie mają w opiece. Ja rzucę sobie karty, mądrze. Czyli to jest karta talia na odrzucaniu na tym. Czyli to jest właśnie to, co mówiłem, to jest jedna z tych wariacji. Jedna z ciekawszych w ogóle wariacji, które te istnieją. A w ogóle mogę podejrzeć, tak? Aha, wrzucił sobie wojownika, czyli ja tylko jedną kartę niestety na odrzucaniu. Okej.
Przepraszam, że tak teraz. Wiedziałem, mówiłem! Miliard tematów nagle mi się zaczęło włączać, ale. Niech Freja wskaże zwycięzcę! Jesteś jednym z nas, czy nie? Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kiwi. A chcę o czymś powiedzieć i kurczę, nie mogę. Cały czas coś mi przerywa. Coś innego, jak się namiesznie. Nie, to za sobą. I spalim wszystko, super. Ale jestem w dupie teraz. Kurczę, Eevee. Medalia! Jeszcze bardziej do dupy, super. Absolutna beznadzieja. Dobra, to Geralt będzie musiał wejść. Chociaż poczekam sobie z tym Geraltem może. Tak i... najbardziej rozbudowana jest w moim odczuciu talia Nilfgaard, najwięcej ma opcji. Potem dopiero jest talia Królestw Północy, która to również ma w miarę dużo opcji. Nienawidzę potem. Chociaż może trochę nie poczekam tego Geralta. Już, w sensie, jeżeli w tym momencie go wyrzuciłem. Ale może i odpowiednio, nie wiem. Straciłem w tym momencie tak piechotę, więc absolutnie jestem w beznadziejnej sytuacji. Potem w trzecim jest właśnie talia. Talia Kracha, talia Skellige. Znaczy talię Skellige, przepraszam, nie talia Kracha, tylko talię. Ogółem skaligijskie. Teraz zrobię tak, bo z czego mam przynajmniej jednostkę, nie? Na potem jeszcze. Wiecie. I zostaje na bilitkę jeszcze porzucę. Pełna wzóra, mądrze. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Co oczywiście w ogólnym rozrachunku daje to, że te pierwsze trzy miejsca są mimo wszystko zajęte przez talie, które były w Wiedźminie. Pierwsze dwa miejsca w sumie są zajęte przez talie, które były w Wiedźminie takimi najbardziej sztampowymi. Potem dopiero są, bo nie wiem, ja osobiście grałem bardzo dużo talią Królestw Północy i talią Nilfgaardu chyba w sumie. To były dwie talie, którymi grałem najwięcej. Co prawda oczywiście karty się pozmieniały, ale... Miejmy to za sobą. A nie zmienia to faktu. Okej, okay, ile mi brakuje? 14 punktów, więc absolutnie się nie będę wpieprzał w to. Ale on wygrał w sumie już drugą rundę. On ma Kracha plus ma jeszcze tam coś pewnie mu dojdzie ciekawego. Więc no, raczej przegrałem 2-0. Trzecia natomiast należy do talii, która została jakoś wskrzeszona, powiedzmy, bo ona doszła dopiero w dodatku. Skaligijska talia doszła dopiero do dodatku, jak się nie mylę. Tak? Chociaż nie, chwila. Poczuczone? Nie, no nie doszło do dodatku. Mój błąd, przepraszam. Chyba, chociaż... Kurczę, teraz się zastanawiam grubo. Nie, ona chyba nie doszła do dodatku. Przepraszam, mój błąd to był. No, przegrałem to. Raczej na 99%. Nie mogę się doczekać bitwy! I zostało ulepszone na tyle, że nadaje się do grania dobrego, nawet. 11 punktów. Powiedzmy, że bez dwóch to jest tak 9 punktów, absolutnie nie do zrobienia. Niezły macie tu bajzel! Ja myślałem. 6 punktów musiałbym w tym momencie zrobić, nie wiem z czego. 4 punkty, bo tutaj mi doszły 2, prawda, ale 6 punktów ogółem. Tak jak mówię, 2-0 dla niego. No i potem są te talie, które w sumie są ciężkie do jakiejś edycji, no bo one mają po prostu swoje karty konkretne, no i nie da się ich po prostu inaczej złożyć, no bo tylko tak mają sens, tak? Tak jak mówię, no... Eredin w ogóle to jest dla mnie talia na Eredinie robione, to jest, nie wiem, badziewie, bo Eredin to jest tylko 11. I są dużo lepsi dowódcy, jeśli chodzi o potwory. Choćby ten... Draug, czy jakoś tak on miał tam. No mniejsza o to, już nie będę się teraz wyładził na ten temat. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie mnie w kolejnym odcinku. Tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Na razie.